17 września to pamiętna data. Właśnie tego dnia, 76 lat temu, Armia Czerwona przekroczyła granicę Polski, łamiąc tym samym pakt o nieagresji. Co roku w Zamościu organizowane są obchody przypominające o tym tragicznym wydarzeniu. Tradycyjnie o godzinie 18 rozpoczęła je uroczysta msza święta odprawiona w Katedrze Zamojskiej. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na rotundę, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. W trakcie obchodów okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Zamościa Andrzej Wnuk, który podkreślił, że wydarzenia z 17 września 1939 roku stanowią ważną lekcję historii. To tragiczna lekcja historii, z której dziś powinniśmy wyciągać wnioski. Ale jakie? Że zła nie możemy tolerować. Zło ma oblicze nie tylko faszyzmu, ale też bolszewizmu, czy nawet odradzającego się nacjonalizmu wielkorosyjskiego. Nie możemy przymykać oczu na dyktatorskie zachowania, z którymi boryka się we współczesnym świecie wiele narodów, także nam sąsiadujących. Nie możemy przyzwalać na zbrodnie i cierpienia innych ludzi. Obecna sytuacja na świecie niesie zagrożenia, które mogą zatoczyć koło historii. Następnie odbył się apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców i kwiatów. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, delegacje służb mundurowych, kombatantów, harcerstwa, szkół oraz zamojski oddział ONR.